Cieszy jeden punkt. Na pewno nie przyjechaliśmy tutaj się poddać, tylko walczyliśmy o zwycięstwo. Nieszczęśliwie straciliśmy te dwie bramki w pierwszej połowie, ale walczyliśmy do samego końca i zaprocentowało moją bramką, z czego bardzo się cieszę. Jak dostałeś tą piłkę, co miałeś w głowie? Szczerze, nie umiem tego opisać. Myślałem, pierwsza moja myśl była, że Kowal uderzy, sam wykończy. Dostałem piłę, od razu chciałem uderzyć. Niestety chciałem zejść do lewej nogi, ale wyszło jak wyszło. Piłka przeszła mi na prawą nogę, uderzyłem. Szczęśliwie od słupka się odbiła gol, z tego bardzo się cieszę. Pobiegłeś najpierw w jedną stronę, potem w drugą, bo chyba do Adama Frączaka biegłeś, czy to tak się udało, że po prostu on pierwszy stał na twojej drodze? Tak, emocje były takie duże, że szczerze nie wiedziałem, gdzie biec. Pierwsza moja myśl była, żeby pobiec do narożnika, ale pobiegłem do naszej ławki rezerwowej. Był Adam tam Frączak, z czego bardzo się cieszę, że też wybiegł i przybiłem mu piątkę, taki zwany przytulac był, bo Adam naprawdę bardzo długo gra w Pogoni, jest takim naszym kapitanem, takim prawdziwym z krwi i kości, nasz prawdziwy portowiec i bardzo się cieszę, że świętowałem z nim bramkę. Na pewno klub dla mnie wiele znaczy, gram tutaj od 7 roku życia, wychowałem się w Pogoni i cieszę się, że na ekstraklasowych boiskach strzeliłem bramkę właśnie w tych barwach. Ciężko mi tak ocenić z boiska, czy sprawiedliwy wynik. Na pewno my mieliśmy swoje sytuacje, Śląsk także mają swoje sytuacje. Wydaje mi się, że trochę za łatwo straciliśmy bramki i no i na koniec mamy wynik remisowy. My jesteśmy ogólnie zawiedzeni, bo przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty, a znowu się nie udało, ale myślę, że pokazaliśmy, że walczymy do końca o jak najlepszy rezultat. Myślę, że było to widać dzisiaj na boisku i taką drogą musimy iść. Tą walką, zaangażowaniem udało nam się punkt wyrwać, ale dalej nie mamy 3 punktów. Ostatnia szansa, żeby przed własnymi kibicami wygrać mecz już w środę z Piastem Gliwice. No to wiadomo, jaki jest plan, chyba nie muszę pytać. No mówisz tutaj o walce, o zaangażowaniu. Myślę, że to jest fundament do tego, żeby budować wszystko inne. Od tego trzeba zaczynać. To jest nasza praca i nasz obowiązek. Jeżeli w każdym meczu będzie to wyglądało tak jak dzisiaj, to też później łatwiej budować i konstruować akcje. Także no na pewno przed nami jeszcze 2 spotkania. Gramy u siebie z Piastem Gliwice i na pewno oni są w dobrej formie, ale będzie to ostatni mecz w tym sezonie u nas na stadionie, także postaramy się, tak jak w dotychczasowych meczach, zagrać dobre spotkanie i zwyciężyć. Wiadomo, że tych zwycięstw nie ma, mocno na to pracujemy, jak do tej pory nam się to nie udaje, ale nie zwyższamy głów, bo tak naprawdę nie mamy już nic do stracenia. Będziemy grać o zwycięstwo i mam nadzieję, że będzie to fajny moment, żeby wygrać u siebie. Kacper Smoliński, czyli strzelec tego wyrównującego gola, mówił, że fajnie, że to ty wyszedłeś pierwszy z ławki, bo bardzo się cieszył, że to właśnie z tobą mógł się ucieszyć z tego debiutanckiego gola. Ty pierwszy też wybiegłeś do niego, takie emocje się działy. No, no jednak młody chłopak i to w dodatku mocno, mocno związane z Pogonią. No tak, ja się bardzo, bardzo cieszę się, jak młodzi zawodnicy wchodzą i pokazują jakość, tak jak dzisiaj Kacper strzelił piękną bramkę na 2-2, na pewno ten moment będzie pamiętał do końca życia, bo to jego pierwsza bramka w Ekstraklasie, także no serdecznie mu gratuluję. Nie wiem, do kogo chciał pobiec, ale wiadomo, emocje były duże, także fajnie, że mogliśmy pocieszyć się razem, ale no mówię, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, jeżeli młodzi zawodnicy będą tak pracować i pokazywać taką sumienność jak Kacper, bo on jest świetnym chłopakiem i pokazuje to każdego dnia na treningu. I myślę, że to jest też taki fajny przykład dla reszty zawodników, jak należy w tym młodym wieku walczyć o to, żeby grać w pierwszym składzie.